serdecznie, jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment i witamy Was w naszej... garderobie. I ze środeczka. A ja tutaj mam takie coś do... mogę... Nie, lepiej nie. Lepiej nie! Lepiej nie! No przecież sam to montowałem, wiem, że to jest dobre. Garderoby, ponieważ bardzo na niego czekaliście. Na samym początku informacja najważniejsza, ponieważ garderoby robiliśmy w 100% od deski, od samego początku sami. Zaczęliśmy od projektu, od pomierzenia sobie całego pomieszczenia i wstawieniu tutaj naszej garderoby. My mamy tutaj skosy, więc było to troszeczkę trudniejsze. Dlatego nie mogliśmy się zdecydować na część opcji, jak na przykład legendarny już pak z IKEA, ponieważ nie wykorzystalibyśmy zupełnie tego miejsca, no i tutaj akurat on by się w ogóle nie nadał. Poza tym mamy tutaj też grzejnik za mną, jest grzejnik i jeszcze mamy tutaj sterowanie całym grzejnikami. Ogrzewaniem na góry po prostu, piętra. Dodatkowo mamy tutaj komin i wnękę, więc wszystko i skos. Więc wszystko, czego nikt nie chce, w tym pokoju się właśnie znajduje. Myśmy chcieli w tym projekcie jak najbardziej wykorzystać miejsce, które tutaj mamy. Chcieliśmy zrobić zabudowę pod sam sufit. Chcieliśmy wykorzystać wnękę, która jest. Każdy element miejsca chcieliśmy zagospodarować. Wszystko jest podtrzymywane nóżkami od spodu. To są nóżki z IKEA. Takie były dla nas najlepsze. No i wygodniejsze. Nóżkami możecie sobie wyregulować garderobę między sobą. Ważne, żeby podzielić ją na takie jakby moduły. Wtedy ona Wam się nie powygina. My dodatkowo z tyłu dokładaliśmy taką płytę. MDF to się nazywa, taka cienka płyta. Teraz przybijamy płytę z tyłu. Ona z drugiej strony jest biała, żeby ładnie wyglądało. Takimi gwóźdkami. Wzięliśmy takie dłuższe, bo mieliśmy problem z tym, że nam te płyty odskakiwały, więc teraz dajemy częściej gwóźdki i dłuższe. Która stabilizuje Wam cały jeden korpus, jeden moduł, przez co on nie ma możliwości gdzieś tam uciec, gdzieś tam się wygiąć. No, myśmy dzielili sobie jeszcze od góry, z tego względu, że my mamy ten skos i chcieliśmy sobie częściowo to wkładać, żeby najpierw włożyć sobie spód półki, a później dopiero górę tą ściętą, bo byłoby trudno to zrobić w całości. Z racji, że mieliśmy tutaj miejsce dość dużo trudnych, no to to nam uprzykrzyło trochę pracę, szczególnie Krzysiowi. Zaczął nam się teraz Tetris garderobiany, ponieważ tutaj mamy jeden z kilku ciężkich elementów, bo po pierwsze mamy tutaj taką wnękę, o zobaczcie, tam do środka, mamy tutaj panel od grzejników i mamy tutaj jeszcze takie wystające coś. Do tych wszystkich elementów, żeby to wszystko nam się tutaj wyrównało, stwierdziliśmy, że wykorzystamy 100% miejsca i tam też zrobimy po prostu kawałek półki. Musieliśmy podocinać wszystko, to jest filar od komina, tu jest grzejnik, tu jest dalej filar od komina i teraz będziemy to wszystko łączyć, przekładać całą garderobę i próbować wsunąć to tam i po prostu w tym momencie to jest moment, aby zacząć się za nas modlić. Też jestem głupi, nic nie pomierzyłem, tylko wszystko poskręcałem. Ja pierdziu. Ja pitole, Misiek, jesteś mistrzem. Ja cię gwiżdżę.
Jesteśmy z tego bardzo, bardzo zadowoleni, ponieważ miejsce jest wykorzystane naprawdę w tak, pełni. W 100% jest wykorzystane i tutaj miałem jeszcze troszeczkę docięć na kominie, bo płyty, które zamawiamy, one są jakby w całości i ten element, który musiałem odciąć, ten taki kwadracik, prostokąt, no to musiałem to już sam odcinać. To też musicie mieć jakiś sprzęt, którym sobie to odetniecie. Bo myśmy dostali, tak jak Krzyś mówił, żywe płyty, takie po prostu. Bez nawiercenia, bez niczego, po prostu mówiliśmy i jeszcze wybieraliśmy, z której strony ma być okleina, no nie? Czyli na przykład, że tutaj ma być okleina, tak? O tutaj. Tak, żeby nie było widać wiórów. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o okleinę, to na tym powinna być z każdej strony, tak? To też musicie sobie dobrze zaprojektować i dobrze przemyśleć, gdzie ta okleina ma być, żebyście nie skończyli gdzieś w jakimś miejscu, że nie ma tej okleiny z przodu. Na dole daliśmy cokół i górę odcięliśmy pod kątem, tak jak leci nam dach. I to przysporzyło dość sporo problemów, w zależności od tego, jaki macie dach, jak duże nachylenie i tak dalej. Tak będziecie musieli uskuteczniać kombinatorykę. Udało się włożyć górną deskę, którą tutaj zakryliśmy sobie sufit, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj to wszystko docinałem pod kątem, pod takim samym kątem, jak mamy tutaj sufit, żeby to wszystko się zgrało. Dla mnie najbardziej super jest to, że cała garderoba jest zamknięta. Tutaj nam pomogło kilka sprzętów, które możemy Wam polecić w przypadku, gdy robicie jakieś meble sami. Listwa z Wallcrafta do nawiertów to jest mega fajna rzecz. Druga fajna rzecz na pewno to jest z IKEA taki wzornik pod klamki. To jest super, że wtedy klamki wychodzą Wam równiusieńko. Piła, ukośnica. No jest potrzebna, no musicie mieć tutaj też wkrętarkę, wiertarkę. No i tutaj specjalne wiertło do konfirmatów. Wiertło do konfirmatów jest super, bo ono jakby od razu Wam poszerza wejście na główkę i nie rozwala Wam później tej płyty. Jeżeli chodzi o wyposażenie garderoby, no to tu przede wszystkim zależało nam na szufladach. Jedną szufladę już zamontowaliśmy. Jeździ sobie. Wysuwa się bardzo, bardzo daleko, bo jest bardzo daleki wysuw, to jeszcze pójdzie front. I mamy z domikiem. Kolejna szuflada gotowa. Jeszcze tylko dużo. Będąc przy szufladach, znaleźliśmy sobie takie z pełnym wysuwem, co jest mega, mega fajne, że można tą szufladę, która jest naprawdę duża, wysunąć prawie całkowicie. O właśnie tak. I tutaj nie spodziewałem się, że będzie widać... O, jeszcze niedomyta. Tutaj jeszcze widać, nie ma okleiny z tej strony, bo nie spodziewałem się, że będzie tak daleko, aż wyjeżdżać ta szuflada. To jest jeden błąd, który się tutaj pojawił. Tak, jeden jedyny. Mhm. Na wieszakach? Bo po prostu rzeczy się nie mną. Teraz będziemy wiercić otwory pod rozetki. One pójdą tutaj, na górze i tutaj na dole. Tu będzie przestrzeń na takie większe ubrania, na jakieś Marty sukienki, suknie balowe, wiesz, że będziemy gdzieś na bal, to Marta tu się to będzie miała swoje ubrania. Generalnie wychodzimy no przynajmniej raz w miesiąc na bal. Po zamontowaniu rozetek trzeba tutaj tym imbusem jeszcze chwycić, żeby ta rurka się tak nie ruszała. Ze względu na to, że mamy tutaj bardzo wysokie pomieszczenie, bo mamy tutaj ponad 2,70, 2,80, coś takiego, to zastosowaliśmy sobie coś takiego jak pantograf, żeby móc też zrobić rurkę, ale żeby sobie to Martusia mogła bez problemu ściągnąć do siebie. Montujemy ruchome wieżeczki. Przyklej sobie taśmę, bo nie widać po tym, jak się po tym rysuje. Odwzorować. A
fajnie miejsca, żeby zrobić sobie jeszcze wieszaki, ale one są tak wysoko, że nie bylibyście w stanie bez drabiny tam wejść, no nie? A dzięki temu można ten wieszak spuścić niżej, więc to jest świetna, naprawdę świetna alternatywa. Fajnie, że coś takiego wymyślili. Drugą rzeczą są te wieszaki na spodnie. Jak to się będzie sprawdzać, to dopiero zobaczymy. To jest nowość dla nas, jeszcze nie używaliśmy nigdy takiego wieszaka. Montuje się go bardzo prosto. Dotarł nam wieszak pod spodnie. Właśnie go otworzymy. I tutaj ważna informacja, którą ja też chcę Wam powiedzieć, ponieważ myśmy cały czas szukali tych wieszaków i patrzymy z tej strony ładowane spodnie, z tej strony ładowane spodnie, a jak wiecie, garderoby są różne. Czasami potrzebujemy, żeby ładowane były z tej strony, natomiast z drugiej strony naszej garderoby potrzebujemy całkowicie odwrotnie. Ja nawet dzwoniłam do hurtowni, gdzie sprzedają te wieszaki i pytam się pani, czy one są ładowane jakby z lewej czy z prawej strony. Pani mi mówi, że z lewej, czy tam z której. Tak, że tylko z jednej. Z jednej strony, no nie? I potem dopatrzyliśmy, że te wieszaki akurat, które my mamy, to Wam dodamy w opisie filmu, mają możliwość zmiany strony z lewej na prawą. I wystarczy odkręcić dwie takie śrubki na dole i po prostu odwrócić to o 180 stopni i wtedy mamy zmianę z lewej na prawą. Na społeczności dodamy Wam takie Q&A znowu, tak jak w przypadku kuchni czy jadalni. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie garderoby, a wydaje mi się, że będzie ich dość sporo, więc tam zadawajcie, albo pod tym filmem również, co Was ciekawi, co chcecie wiedzieć, jakiej informacji potrzebujecie. Namieszałam chyba strasznie. Okrutnie. Okrutnie. Wiecie, o co chodzi? Bo okrutnie namieszałam. Chodzi głównie o to, żebyście zadawali pytania pod filmem, a później my odpowiemy na nie w kolejnym filmie. No brawo! O. Ajaj! No. Całą garderobę składaliśmy 8 dni. Wiem, że to bardzo dużo. Ale zwróćcie uwagę, że to były surowe płyty. Tak, tylko że każdą płytę trzeba było osobno nawiercić. Część przyciąć. Elementów było pod 300, już teraz nie pamiętam. 300 elementów ma nasza garderoba. Tak, 300 małych deseczek, które każdą trzeba było nawiercić, każdą trzeba było dopasować, ustawić. No trochę tego było, więc trwało to. Fenomen to był z dostarczeniem tych deseczek. No, to była tragedia. To była tragedia, mówiłam Wam to na story, po prostu tak to nam zapakowali, że nie byli w stanie złożyć tego z samochodu. Okazało się, że Pan się zdziwił, że my w domu prywatnym nie mamy wózka widłowego, żeby sobie to wyciągnąć. No i generalnie z jakiejś godziny ściągaliśmy to z samochodu, bo nie było innej opcji, musieliśmy to wynosić. Musieliśmy to wszystko rozładować po jednej deseczce. My czekamy właśnie na garderobę, ma przyjechać Pan. Wszystko tam już mamy rozstawione. Mamy nadzieję, że tym razem dojedzie po wielkich bojach i przygodach. Chyba znowu są jakieś problemy. Nie wiadomo o cholerę chodzi. Pan gdzieś tam trąbi. Zatrzymał samochód i on nie pojedzie chyba dalej. Po prostu rewelacja, nie? Ja nie wiem, wyjeżdża tutaj każdy samochód oprócz tej firmy kurierskiej. Far behind, leave my pride, oh, is it alright? Myśmy robili to na zasadzie takiego projektu i zaraz Wam to przyniosę, pokażę. Mieliśmy takie karteczki i to była nasza cała instrukcja składania, właściwie Krzysiowa cała instrukcja składania tej garderoby, żeby się móc rozeznać i ogarnąć te wymiary. Z tej strony mniej więcej projekt to ma wyglądać z wymiarami, a z drugiej strony lista wszystkich deseczek, i które deseczki wchodzą na tą konkretną półkę. Czas na część, która interesuje pewnie wszystkim bardzo, bardzo mocno, czyli kosztorys. Największym kosztem były płyty i to było 2000 zł. Transport tych płyt był również wysoki, bo kosztował aż 460 zł. Transport był mega, mega drogi. Bo jak to... za te przeszkody, które były z tym transportem, to abstrakcja. Tak, i znaczy tego też było bardzo dużo i to było bardzo ciężkie, także rozumiesz, że to musiało kosztować, no nie, taka przesyłka. Wyposażenie garderoby, czyli pantograf to było 111 zł, wieszaki na spodnie po 155 zł, czyli 310 wyszło za oba. Strasznie drogie te wieszaki są okropnie, na spodnie, okropnie. No. Mam nadzieję, że będą równie funkcjonalne, co drogie. Prowadnice do szuflad, 280 zł. Jestem z nich mega zadowolony. Jest to pełen wysuw i domek. Tak, i one mają obciążenie 40 kg, także...
No. Wystarczy. Klamki kupiliśmy za 50 zł do szuflad. Rurka, rozetki, te zwykłe, nie pantografy, tylko zwykłe rurki do ubrań, to było około 40 zł. Tył garderoby, czyli płyta MDF, to stówka. Nóżki IK, są to nóżki Method i jest to 75 zł. Całkowity koszt zabudowy garderoby o tych wymiarach to koszt 3424 zł. Też trzeba wziąć pod uwagę, tak, że płyta jest w kolorze, a nie jest płytą białą, która jest dużo, dużo tańsza. Nam stolarz przygotował garderobę w kolorze białym. Białym, no. Jej koszt był wyższy niż ten, który nam wyszedł, a cena była na 2 lata temu, a biorąc pod uwagę wzrost cen... Jak płyty poszły do góry, to tak, już było dużo, dużo drożej. Kończymy! Tak. Zadawajcie pytania. Jak chcecie coś wiedzieć, to jesteśmy do waszej dyspozycji. Będzie drugi film odnośnie garderoby i wszystkiego co i jak. Cały czas patrzymy na nim. Cały czas. To jest takie piękne, że jest skończone. Tak. Skończy się burdel w tym pokoju. No, Martu się teraz będzie wszystko ładnie układać. Może gdzieś tu się znajdzie miejsce dla Krzysia, chociaż kawałeczek. Jakąś tam jedna, dwie szuflady i półka. No coś ogarniemy, coś ogarniemy. Coś ci znajdziemy. Coś mu znajdziemy, spokojnie, spokojnie. No. Żegnamy się, zostawcie kciuka w górę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa! Pa.